Nie wiem, co się dzieje, dzisiaj jest niedziela, ale jakieś nieprawdopodobne ilości samochodów na drogach. Jeszcze helikopter w powietrzu. No i ja na gravelku. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mała rundka na gravelku, bo trzeba pozbyć się tego lenia, który człowieka opanował, lenia świąteczno-noworocznego. Zobaczymy, czy też inni wyszli na rower, bo pogoda iście wiosenna, 12 stopni, po tych mrozach zimowych to wiosna po prostu. Mokro, brudno na asfaltach, więc ja dzisiaj sobie założyłem błotniczki SKS Speedrocker. Typowe błotniki na gravela, chyba najbardziej popularne. Oczywiście odgapiłem od innych i założyłem sobie. Muszę zrobić ich recenzję, ale to po jakimś miesiącu jazdy. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Najważniejsze, żeby się nie tłukły, żeby się trzymały, nie spadały. Na razie jest dobrze, cicho. Jeszcze nie poobcinałem tych pasków, bo chciałem to przymierzyć, sprawdzić, czy będzie dobrze. Ale one mi póki co o nic nie pocierają, choć wygląda to fatalnie. No ale jak się okaże, że jest wszystko dobrze, to obetniemy. Szybko się to zakłada, 20 minut, pół godziny, bez oczywiście instrukcji. No i szukając ciągle okularów. Dzisiejsza jazda ma charakter typowo rekreacyjno-wypoczynkowy, dlatego że wczoraj wziąłem udział w wyścigu na Zwifcie, w tym roztrenowaniu, rozleniwieniu kompletnym. Coś mnie skusiło, żeby przejechać wyścig. Nie sprawdziłem sobie niestety trasy. W dodatku okazało się, że końcówka, ostatnie 4 km to praktycznie non-stop 10% podjazdu. I pewnie dałbym sobie spokój z jazdą, przerwałbym tę nierówną walkę, gdyby nie kolega, który od dłuższego czasu ścigał mnie z tyłu w odległości 15 sekund. On mnie tak zmobilizował, że dojechałem do mety, ledwo żywy oczywiście. No i dzisiaj w tych pięknych okolicznościach zewnętrznych dochodzę do siebie. Jak widać, jadę ścieżką rowerową, z której też często korzystają piesi. No i zauważam pewien problem, jeśli chodzi o Helgę. Otóż Helga jest cichym rowerem. To znaczy bębenek jest całkowicie cichy, nic nie słychać. W efekcie ludzie nie słyszą, że ja nadjeżdżam. No i to nie jest dobre. Bo w kanionie, w szosie mojej bębenek tam ładnie pracuje, dźwięki przyjemne wydaje. No a tutaj jakiś dzwonek chyba trzeba było założyć, co mi się, mówiąc szczerze, nie uśmiecha. Pogoda znakomita, nawet słoneczko przeziera co jakiś czas. Także dzisiaj mamy tłumy rowerzystów i kolarzy praktycznie. Można w takim uproszczeniu śmiało powiedzieć. Niczym w szczycie sezonu letniego. Kolarz za kolarzem, rowerzysta za rowerzystą. Krótko mówiąc. Naprawdę bardzo dużo ludzi wyszło na rower. I dobrze. Jakie rowery? Bardzo dużo graveli jest. Myślę, że najwięcej. Albo szosy z troszkę szerszymi oponami. No to właściwe rowery na takie warunki, bo jest mokro. Raczej czasem się trafią suche asfalty, ale No tak jak chociażby tutaj, ale trzeba się liczyć z tym, że jest mokro, brudno, troszeczkę jakichś piachu, takiego cienkiego błotka. Typowe zimowe warunki. Nowy asfalcik się pojawił na tym odcinku. Także widać, że łączą te odcinki na kanale łączańskim. Byłem tutaj miesiąc temu, to jeszcze go nie było. No i mam mieszane uczucia, czy to dobrze, czy źle, bo jadę na Heldze, na gravelu i mnie by tutaj taki szuterek nie przeszkadzał. Tym bardziej, że on był fajny, ubity, no ale to dlatego, że był przygotowany pod asfalt. No cóż, no ale za to na szosie będzie się przyjemnie jeździć w sezonie. Będzie bardzo malownicza trasa. Rowerek już umyty. No niestety zima to czas, kiedy po każdej jeździe trzeba rower myć. Musi się rama spotkać po prostu ze strumieniem wody. I co my tu mamy? 36 km, nieco ponad 2 godziny na rowerze. Można powiedzieć, że spokojnie, przyjemnie, grawelowo. Jechałem w nowy rok. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!